Kuba, to co? Ostatnia, ostatnia jazda na Godziębie. Ostatnia na Godziębie, MRF-om. Słuchaj, to ja mam dla ciebie coś. Jedziemy obejrzeć motor dla ciebie. Fajnie. A jak będzie dobry, to co? To? No to co? No to nie. Nie wiesz? Nie. Masz coś w skarbonce kasy? Chyba żeby dołożyć? Nie. Chyba nie. Wydałeś wszystko? Nie. A ile masz? Nie wiem. Ile masz kasy? Zdecydowanie. Ile masz siana? Ile wziąłeś ze sobą? A ile kosztuje? No ile masz? No nie wiem, z dwa? Siema, słuchajcie, jedziemy po obejrzeć motocykl dla Kuby. No ale kasy nie ma. Tomek niby ma dwa koła. Kuba nie wiadomo ile w skarbonce, ale weź, dobra, ja mam 140 zł. Może coś się tam uzbiera. Ale masz? Ale co, gotówką? No a, czy cash? Cash? 20 euro. Ale nie, no ile masz w złotówkach? 20. No dwa. Tysiące? No. No dobra. Jakby nie było. O, dobra, jest siano, dobra. Ja mam 160, twoja skarbona. No. Ten. Nie wiem. Do rozpakowania. No to co, pakujemy się i zaraz lecimy, tak? Ale ja jadę, nie ty, Klaudia. Ty zostajesz, ja jadę. Nie, no zobacz. To pomyliło ci się, sorry. No. Nara. No chciała za mnie jechać. Nie. Czy się znasz w ogóle, jak kupić motor dobrze? Nie. Ja też nie. Będziemy improwizować, co? Chyba tak. Kuba za nie mówił, po prostu w szoku jest. No ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Jak będzie dobry. Przyjechaliśmy na miejsce, teraz staje nos agentos, cameros, schowanos. Kuba dzwoni potem. No, to dla ciebie, Tomek. A patrz jaki tu robi. Tomek, dla ciebie. KTM. Nie, ja nie. Dwa. Nie, nie, nie. Patrz jaki robi. No, Kuba, ty widzę, że podekscytowany jest. To już chyba... Tomek, wyjeżdżasz? Tak. Jest pół sukcesu. Jest kranik, tak. Mamy kranik. Dobra. Paliwo już schodzi, no to spróbuj odpalić. Delikatnie. No gazu to trochę więcej. Dawaj. Bez sprzęgła. Trochę więcej gazu, ale nie za dużo. Trochę więcej gazu. Dobra, jeszcze, jeszcze. No jeszcze trochę więcej. Więcej, więcej i puszczaj. Gazu, gazu. Widzisz? To jest szatan. Siedź, siedź, Kuba. Na stojąco już jedzie. Pierwsza jazda Kuby na Husqvarna. 65. Dwójkę zapnij. Jedzi dwuja. Dwuja! I co tata? Chyba będzie dobry, nie? No jest zawodowy. Powiem tak, jest zajebisty. Zobacz co ten robi, dobra, dobra, ale... Redukcji nie zrobił, ale dobra. No petarda. Kozak. Ja? Ale już chodź. Koniec. Ale faj. Na luz. Jakby ku? A jak nie umiesz, to go wdać na razie, wiesz? O. Jakby ku? Jak? Kozak? No. Dobry jest? Idealnie, perfekto. Bierzemy? No nie kombinuj. Na dół jest jedynka, reszta jest do góry. Okej? Okej.
Czyli tak jak w KTM-ie biegi. Tak, tak, a lepiej jak to jeździ? Jak KTM czy jak co? Porównywalnie którym? Do KTM-a jak? Pierwsza jazda KTM-em czy tym lepsza? No chyba tym. Jest mocniejszy chyba ten, co? No. Naprawdę on ma petardy. Tamtym nie jechałem, ale... To co? Kupujemy? Tak. Kupujemy. Tata zadowolony jesteś? Tak. Ładnie. Kuba zadowolony? Bleku zadowolony. Wszyscy zadowoleni. Właśnie, wszyscy zadowoleni. Ty jeździłeś, byś miał porównanie. No, no, ty już lepiej nie jeździsz. Nie, ja nie, bo ja... Dobra, dobra. Dobra, na godziębę, na godziębę. Kuba, gratuluję ci. Naprawdę jesteś normalnie kozak. Tu napęd, wszystko gra i bucy. Daj zawiasy, jeszcze sprawdzę. No nie, chyba tylko ciekną lagi. Lamaneta będzie musiał ci uszczelnić. To co? Dobra. O, leci, leci sobie. No to tylko to jest do roboty. To pójdzie do wujka lamanety, nie? No. Gdzie lamaneta rozbierze i na godziembie to zrobi. 57 kg wagi. To jeszcze Kuba zobacz, czy on jest lekki dla ciebie w przypchaniu. Czy taki lekki jak MRF-a, czy... W pchaniu? No w pchaniu, no. No, lżejszy. Dobra. Tu masz jeszcze filtry. No. To jest twoje, wiesz co? Jak amen w pacierzu. To jest jak modlitwa. To. Bo to jest, czy masz motocykl, czy nie? I tu masz jeszcze, co to jest, olej. Olej. Olej masz. Na dolewkę do skrzyni biegów. Dwusów, pierdzie dwusów, czadzie dwusów, nigdy cię nie zdradzi. Tej huskwarny. Moje pierwsze wrażenia były bardzo fajne. Na początku się ta moc, jak słyszałem ją, to mówię, naprawdę ona może być groźna. Ale tak potem już, jak się oswoi z tym, to jest bardzo fajnie. Na początku było strasznie. Tu mam filtr i olej. I tak moje pierwsze, bardzo fajnie. Bardzo. Moje pierwsze spotkanie z takim mocniejszym motorem. Po prostu trzeba się poznać, spotkać i sobie, no, po prostu się, jakby to powiedzieć, oswoić z takim czymś, bo naprawdę to ma moc. 65 KTM, Husqvarna, to jest chyba większą moc ma niż KTM coś, bo czuć, że ma większą moc. Więc na pewno ma, bo no, jak czuć, to no, mieszanka 2T, ale wrażenia moje były fajne, fajnie się jeździło, naprawdę fajnie, fajnie, a najpierw trzeba się oswoić z tym sprzęgłem, bo naprawdę, bo jakbym się nie oswoił z 120, to naprawdę by ciężko było. Najpierw 80, MRF-ka może też być, potem jakaś, ja miałem także 120, potem i teraz taka Husqvarna pójdzie do garażu. I ogólnie Husqvarna to już ma taki silnik, że silnik nie jest pytany gdzieś dotąd, nie? Ale polecamy MRF-y, ale no w Husqvarnie utrzymasz tą dobrą pozycję, bo silnik nie jest taki mocno dany, na przykład, że tu... O, tak wysoko, szeroki był, w tych MRF-ach jest szeroki właśnie ten silnik i no pozycji dobrej nie utrzymasz. I to w ogóle, no bo taki KTM-ik, no to już jak ustanę, no to utrzymam tam pozycję, bo ten silnik nie jest taki wywalony, że no, że nie jest taki... mocno położony jakby, bo był taki szeroki jakby położony i taki KTM-ik fajny. Naprawdę polecam, jako trzeci mój motor będzie taka Husqvarna, nie KTM-ik, tylko Husqvarna. Piękna 65, oczywiście tak jak ten KTM mi się myli, ale to jest jednak Husqvarna. Koła ma już większe, lepiej będę sobie na piasku radził. I o taki motor trzeba dbać, bo to jest jakby modlitwa, dziadek mówił.
że o to trzeba zawsze pamiętać, nie? I jak jeszcze trzeba pamiętać w takiej huskwarnie, że tu jak mi motor ten, to musisz jak się wywalę, to musisz gaźnik zamknąć. Zadowolony? Bardzo. No, super. Nauczysz się wymiany filtra, trzeba go umyć, nasączyć, wszystko, mieszanki robić, bach, bach i jazda, lamaneta wymienić i tutaj te, zrobi lagi, jechane. Ładujemy, nie? Ładujemy, nara. Nara. Motorek idzie do nas. O. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. O, Kuba, pod górkę pchasz? O, nie połam się, Kuba. Dołem, dołem. MRF-y nie sprzedali, a już kupili. No. I więc, bardzo fajny motorek. Trzeba uważać. Wywiad po świeżo po zakupie. Kuba, Tomek, Bleku, każdy niech powie swoje zdanie na ten temat. Moim zdaniem... Dobra, to tata. Moim zdaniem lepszy zakup niż byłby od tego KTM-a. W idealnym stanie. Ty co? Moim zdaniem tak samo w idealnym stanie jest. Jak się jechało? Jechało się fajnie. Lepiej. Niż ten KTM. Ja wam powiem tak, SX-em 65 nie jechałem, ale jak wsiadłem tylko na tą 65, to jest po prostu to tak szybko się wkręca w to, ja jestem pod wrażeniem po prostu, w szoku jestem. Trochę się boję o Kubę, bo to naprawdę jest petarda. To nie, że tam tego gazu do pół manety musisz odkręcić, żeby to szło. Tylko po prostu nie, dzwoni tak ten dwusuwik, no petarda. Jedyny problem to lagi tylko cieknące są, ale lamaneta zrobi. Także Kuba, ja ci gratuluję, Tomek, ja ci gratuluję. Takich rodziców się szanuje. No i to 15 goni ponad, nie? No i jeszcze niższy jest niż SX. To jest ważne, nie? Tak. Kuba sięga normalnie, bez żadnego problemu. I bardziej... Adidas, i jest bardziej lekki. Lżejszy, tak? Lżejszy. Bałeś się ruszyć? No, trochę. Trochę? No. A jak to mówią, dwusów? Dwusów pierdzi, dwusów dwusów pierdzi, dwusów czadzi, dwusów nigdy cię nie zdradzi. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Ja jeszcze na koniec wam... ile daliśmy za niego dla ciekawych? 7400 wystawiona, ale siła perswazji Blacka, weszli na 6900. Drogie są sprzęty, nie idzie nic dostać. Nie ma nic, nawet za granicą. Także braliśmy i dobrze kupiliśmy. 2012 rok, jakby ktoś jeszcze chciał wiedzieć. Jak Kuba, jak nie będę miał sprzętu, to mi też pożyczysz, nie? No. Nie jest zniszczona, nie popękana. Nic nie jest zniszczone, nie popękane. Ślady użytkowe, ja nawet nie widziałem tam śladów użytkowych. Wiesz? No może tam gdzieś na ramię przytarcie, ale to naturalne, nie? Tak, tak. Bo to on ma jeździć w terenie, a nie stać się na to patrzeć. No ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ale to słuchajcie, to musi być taki etap, że zaczynacie od Chińczyka, potem większy Chińczyk, potem już markowy sprzęt. No i wraca logo Husky sensowne, bo mamy już w stajni Huskiego. Husky. A jakiego? Legopsa. Bo było Husky była na początku, tak? Huska. Jest Huska. Petarda, po prostu petarda. Ja już nie mam słów. Jak ktoś nie wie, co ma mówić, to już musimy kończyć. Nara, hejos! Hejos! Pozdrawiamy Duja Obiboka. Pozdrawiamy Duja Obiboka. Pozdrawiamy Duja Obiboka. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.